Meganka Power, ujęcie pierwsze. Ty, dlaczego zbliża tak? Nie wiem. Bo jest... Włączasz aparat i jest zbliżenie. Bo jest popierdolone. W lewo, panie, ale ty... Dobrze, znowu, panie, tam... Znowu mi jajka grzeje. Nie masz takiego odczucia, jakbyś się zlał? No. Ale kurwa grzeje jajka. Dobrze. 60 jest. Polecamy najlepszy horror wszechczasów, Handjob Cabin. O, właśnie. Niedługo w kinach. Kto nie pójdzie, ten jest pizdą. A to nawet pijdzie do mini kutasa. Ty, zauważyłeś, że to się trzęsie jak kutas podczas erekcji? Trochę zauważyłem, trzeba będzie to zaraz zmienić. To ja po prostu tak zapierdalam. Pamiętaj jedną najważniejszą rzecz, że organizm pozbywa się alkoholu po 21 dniach. Czyli nigdy. Zależy, jak często pijesz. Codziennie. To nigdy. Chciałbyś ze mnie przykład z abstynenta? Nie dałbym rady. Minimum 3 piwa dziennie. Na dopingu się lepiej pracuje, no. Przepraszam, zna ktoś jakieś miejsce, jakiej grupy AA, coś w tym stylu? Bo ja mu już nie pomogę. Co w tym momencie robimy? Ludzka meta. Na więcej mi nie jest. Nie można przeginać, żeby jej nie rozjebać, bo przecież jutro idzie na sprzedaż. Ciągnie! Prawie jak Sasza. Zaraz przekroczymy tą granicę. Uwaga. Nie, ja nie mam takiej liczby, jak ona wysłała kutasów. Myślę, że spostrzegawczy widzowie wiedzą, co to jest za droga. Gdyż tutaj, gdzie Zaciemek ciśnie? Tak, był tutaj ciśnięty Simpson, więc myślę, że o tą drogę na pewno znacie też. Na 100%. Był tutaj vlogas. Spostrzegawczy widzowie nawet wiedzą z którego, więc proszę napisać w komentarzach. Będę dawał... Dobra, robimy utututu. Uwaga! Utututututu! Ale poszła. Wy tego nie czuliście, ale my czuliśmy. I nie, przy kamerze się trzęsło. Słyszałeś ten świst turbiny. Mielisz czy nie mielisz? Nie mielisz. Nie mielisz. Meganka Power! Moc spadła o 2 konie. Zostało już tylko 13. Mówiłem, nie wkładamy silnika od Simpsona. To nie. Ale 80. Ale 80. Gdzieś odciny zrobił. Ale nie mieli. Kiedyś mieliła. Jak była nowa, to mieliła, no. Ale teraz już nie chce. No zmieniaj ten bieg, kurwa, bo szyi nie mogę odkryć. Ja
szczerze zawiedziony tym, że nie zmieliła. Aczkolwiek na pewno, jeżeli przyszły właściciel to obejrzy, tak to będzie mi wdzięczny, nie? Za te opąki. Bo mamy środek października, to już rodzimówki. Trochę jeszcze przelata. Zgadza się. Widzę ją, nie widzicie, ale tu już jest 120. Możecie widzieć te mijające samochody. Spokojnie, jeszcze 10 dzisiaj z połowy. Renata jest piękną kobietą. Mimo, że ma 18 lat, a już jest pełnoletnia. Jest pełnoletnia, może to robić. Nie będziesz jej zapinał w wydech, Tomek. I się załamał. Zostałem sam. Wróciłem na wizję, dzień dobry. O, dobrze. To odciny. Pochylmy się. Tak, będzie szybciej. No zakłócasz, kurwa, aerodynamikę, musisz się pochylić. Ja pierdolę, to wiatr? Dobra, to jest na niedługo, przemyślenia, dobra. Właśnie, niedługo, no przemyślenia czas, nie? I co, wiemy, że na pewno jest to samochód, który możemy polecić. Tak. Tak na ten rocznik, 99. To jednak ma bardzo bogate wyposażenie. I jest wielofunkcyjny. Tak, if i ja jak żyję. If you know what I mean. Tomek, nie będziesz ładował w wydech. Jako posiadacz tegoże modelu Renault Megane, co możesz jeszcze o nim powiedzieć? No wiesz co, jeździłem nią rok i dwa miesiące. Jakoś specjalnie się nie psuła, żeby nie musiał jeździć. Wymieniałem tam tylko parę rzeczy. Regulowałem zawody, no. Klocki, no wiadomo. No, 18 lat to przecież tam już... Dokładnie, jest już do nas. Dziewicą już nie jest, nie? 18 lat już dziewicą nie jest. Musi kurwić może. No, wracając do tematu. Zawsze była wygodna, wiele osób się woziło. Zawsze najlepsze. Różne rzeczy się robiło. Zawsze najlepsze wagary w niej. No, kiedy jeszcze cała klasa, nikt nie miał prawa jazdy. Tylko Meganka była. Była tylko Meganka. Ten oto człowiek. Czuł się dumny w tym momencie. No. Ale byłem stawiany przed ciężkimi wyborami wtedy. Bo osób do zabrania na autobus było 7. A miejsc oprócz miałem już tylko 4. To były ciężkie. No niestety, no. W takiej sytuacji było kto pierwszy, ten lepszy, nie? Ale właśnie. Aczkolwiek... to już ludzie pisali dzień wcześniej. No, tak wychodziło, że w ostateczności no jeszcze bagażnik był, nie? Gdzie? Wtedy byłem młodym kierowcą, to jeszcze był strach. Ja już kurwa wożę w bagażniku. Ale no tylko ja nie woziłem w bagażniku, ja jeździłem w bagażniku. I to jeszcze we dwóch jeździliśmy. Wiesz jak było ciasto? Tylko, że jak kumpla złapał skurcz. To już się tak wierzgał, że to masakra. I tylko ała, ała, to tak mówiłem cały poobijany. Młody kuń. Jeśli rebok. Lecę bo życie złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę bo wolność to ze. Proszę Państwa, Renault Megane. Szczęśliwy posiadasz Renault Megane. Zamknięte. Czy szczęśliwy, to ja nie wiem. Dobra, chodź. Idziemy się napierdalać. Patrzcie, jaki Tomek szczęśliwy. A bzusie głodny, ty. W ogóle reklama. Prawie jak Rolex, ale Firmax. Ale prawie jak Rolex, yo. Też chciałbym zareklamować, ale niewidzialny. Patrz te, jaki burżuj. I grubas, 3 zamówił, ja 1. Daj te trochę frytek. Kurwa, pański.
Kapitanie, przepłyniemy przez Morze Czerwone? Każdy prawdziwy pirat przepłynie, kurwa, przez Morze Czerwone. Essa. Kurwa, moje plecy! Jak przemyślałeś swoją sytuację? Nie dalej, chuju! Boi się! Nie, to nie. Nie dalej! Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Także zacierki, jak tak zawsze mówię, przechodzimy już do końcowego etapu, gdyż no. Z Meganką się rozstajemy, no i nie będziemy jej widzieć za często, także końcowe słowa zostawię samemu właścicielowi, który jest zrozpaczony tą rzeczą, że opuszcza go jego, spokojnie, że opuszcza go jego ukochany wózek, którym tyle przeżył, także ja się już nie odzywam, bo nie jestem w tym dobry na trzeźwo, także proszę, przejmuj pałeczkę. No, na pewno pierwszy samochód, to dla każdego pierwsza miłość. Ja może troszeczkę miałem narzucany, bo już 2 lata był w rodzinie. Ale to dużo mówić. Sprawował się, gruz, słyszeliście zresztą jak on chodzi. Trzeba go sprzedać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niedługo, jutro idzie do sprzedaży. Mam nadzieję, że na następnym tygodniu kupię jakieś inne auto. Prawda, marzy się błogosławiony Passacik. Ale pewnie to jeszcze parę gruzów będzie przed tym do zajechania. Mam nadzieję, że taka seria wam się podobała. Dajcie łapki w górę. Zmotywuje do nas do kolejnego działania. Ponagrywamy troszeczkę jak pojeździmy, pokręcimy troszeczkę beki. Więc jak jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. My się odmeldowujemy. Strzałeczka. Strzałeczka. Kurwa, nie wyłączyłeś. Dobra, to i tak.